Siemka, jak tam? Co tam u was słychać? Co tam leci, miśki? Miał być dzisiaj wideo na temat uległości i agresji. Takie dwa mechanizmy, którymi często się posługujemy, którym ulegamy. Ale wstałem rano i pomyślałem, że w sumie to ciekawiej byłoby, gdybym opowiedział trochę o czymś ważniejszym z mojego punktu widzenia, czyli o lęku i miłości. Zmieniłem dzisiaj temat, tak zagłębiając się do środka swojej głowy, z powodu tego, że mechanizmy, tak jak już wcześniej wspominałem, mają charakter bardzo moralny. Mam takie przekonanie, że ulegamy jakimś mechanizmom, to jesteśmy źli, nie? I to tworzy pewnego rodzaju dualizm w naszej głowie, taki moralny dualizm dobra i zła. I chciałem dzisiaj zwrócić uwagę na coś bardzo uniwersalnego. Może będziecie mogli to odnieść do większości różnych duchowych narracji, jakie usłyszeliście albo usłyszycie kiedykolwiek. Mianowicie chodzi o to, że mamy w życiu dwie takie dominujące emocje albo dwie dominujące jakości naszego doświadczenia, którym ulegamy. Mamy miłość i mamy lęk. Coś bardzo pozytywnego, tak? Tutaj mówiąc o miłości, mamy lęk, coś bardzo negatywnego. W większości duchowych przekazów usłyszymy takie słowa, że miłość wybacza, miłość jest dobra. Miłością powinniśmy się kierować, powinniśmy kochać innych ludzi, powinniśmy dawać sobie miłość. Jest tego bardzo dużo, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przekazy. Podobnie jeżeli chodzi o lęk. Możemy usłyszeć słowa, że lęk jest zły, lęk trzeba przezwyciężyć, lęk trzeba odpuścić. Jak ktoś się boi, to znaczy, że jest słaby, że jest jakiś, nie wiem, gorszy albo zły. I tego rodzaju uproszczenie, bo z mojego punktu widzenia to jest duże uproszczenie, troszeczkę zniekształca te dwie perspektywy, te dwie emocje. Nawet mówiąc już tutaj o lęku czy o miłości, ciężko jest mi je nazwać. Czy to jest emocja, czy to jest perspektywa? Osoby, które mają racjonalnie naukowy pogląd na świat, pewnie powiedzą, że to są emocje, że miłość jest efektem ubocznym różnego rodzaju rzeczy chemicznych, które wydarzają się w nas samych, że to jest serotonina, dopamina, różnego rodzaju hormony, które buzują w naszych głowach. I podobnie lęk jest wytworem naszego ciała migdałowatego, które wytwarza różne inne związki. Tak, pojawia się w naszym ciele adrenalina, pojawia się kortyzol, to już z innych gruczołów tak w ogóle. Możemy zwrócić tutaj swoją uwagę na to, że ten dualizm tak samo oscyluje w różnych innych mechanizmach obronnych, takich jak wyparcie, czy racjonalizacja, czy projekcja. Tak często się mówi, że używam mechanizmów z lęku, że jak pojawia się lęk, to pojawiają się mechanizmy, pojawia się właśnie projekcja, żeby nie zwrócić uwagi na to, że się boimy, pojawia się racjonalizacja, żeby nie zwrócić uwagi na to, jaka pierwotnie emocja w nas występuje. A gdy jest miłość, gdy odczuwamy miłość, to nie mamy mechanizmów obronnych. Czujemy zaufanie, czujemy otwartość, czujemy wielkie współczucie, wielką bliskość. Po prostu nie musimy się przed niczym bronić. Nie ma nic dla nas do stracenia. Możecie to porównać do momentu, gdy się zakochaliście, gdy byliście w stanie oddać wszystko za miłość, gdy może w stanie medytacji albo w stanie jakiegoś uniesienia duchowego czuliście tą boską obecność, kosmiczną wdzięczność. Może gdy braliście jakiś psychodelik, również doświadczaliście tego stanu. Totalny brak poczucia kontroli albo w ogóle jakiegokolwiek mechanizmu, który miałby zarządzać światem dla waszego dobra, dla waszego przetrwania. Co jest też ważne, bo tutaj w tej kwestii na wiele z tematów musimy się po prostu umówić, nie? Jakby musimy się umówić, jak definiujemy miłość, musimy się umówić, jak definiujemy mechanizmy obronne. Musielibyśmy po prostu zdefiniować te wszystkie pojęcia, odwołując się do naszych uczuć, do naszych intuicji, do naszych doświadczeń, bo każdy może doświadczać czegoś innego i inaczej to nazwać. I to jest mylące. Dlatego moim zdaniem dualizm życia względem miłości i lęku jest spoko, jeżeli chcemy wszystko uprościć i coś wyjaśnić. Tak na szybko, nie? Ale nigdy nie da to nikomu satysfakcji.
pod kątem zrozumienia tego. Jak działają mechanizmy i czym w ogóle jest dla nas miłość. Musiałbym nagrać wideo na temat miłości, takie aktualizujące. Ale może zacznę od tego, że nie da się czuć miłości na siłę, nie? Zwróciliście uwagę na to, że nie da się czuć miłości na siłę. Że gdy czujemy lęk, gdy czujemy bezradność, bezsilność, apatię, może pewnego rodzaju smutek, chociaż ze smutkiem to do smutku to jeszcze wrócimy. To ciężko jest tak natychmiastowo przełączyć się i poczuć miłość. No chyba, że mamy do czynienia z różnego rodzaju doświadczeniami, które nazwałbym już duchowymi po prostu. Że wpadamy w totalną bezsilność, totalny lęk, totalne poczucie pogubienia i wchodzimy w to bardzo głęboko i nagle te emocje odchodzą albo się rozpadają i budzi się w nas poczucie miłości. Ja czegoś takiego w życiu doświadczyłem, tylko nigdy nie byłem w stanie doświadczyć tego na siłę, tak gdybym napisał sobie jakiś przepis na to, nie? Czyli raczej działo się to spontanicznie, że czułem te negatywne emocje i spontanicznie nagle czułem miłość. Dlatego nie uważam, że to jest dobre mówić komuś, żeby właśnie, gdy czuję te negatywne emocje, to żeby nagle poczuł miłość. Albo, że może to zrobić, jeżeli zrobi A, B, C. Bo może zrobić A, B, C i może poczuć to miłość, ale wcale nie musi. I to jest właśnie ta kwestia myląca najbardziej, że dlaczego niektórzy robią A, B, C i im wychodzi, a inni robią A, B, C i im nie wychodzi. Oczywiście są różne praktyki, które to ułatwiają i polepszają. Koniec końców i tak będziemy musieli wrócić do definicji tego, czym jest ta miłość, którą ktoś doświadcza i odczuwa. I teraz, gdy mamy już tą miłość, tak, to spróbujmy ją zdefiniować. Kulturowo uczymy się, że miłość jest czymś materialnie fizycznym. Nawet jeżeli nikt ci tego bezpośrednio nie mówi, to gdy zaczniesz kontemplować ten temat i rozkminiać sobie to, jakie masz przekonania na temat miłości, to zobaczysz, że wszystkie są praktycznie materialne. Miłość to bliskość z drugim człowiekiem. To jest coś bardzo materialnego. Masz drugą osobę, ona jest blisko ciebie, ty ją czujesz. Czujesz poczucie bezpieczeństwa, bo ktoś jest obok ciebie, bo możesz tej osobie zaufać, bo ona zadba o ciebie. Miłość to pewnego rodzaju dobro, cecha moralna, gdy jesteśmy dobrzy dla innych ludzi, gdy nie oceniamy, gdy nie osądzamy, gdy po prostu akceptujemy innych ludzi takimi, jakimi oni są. To też jest coś bardzo materialnego. Po prostu nie krytykujesz, nie oceniasz tak w tym znaczeniu po prostu dobra moralnego. To jest coś bardzo materialnego. Albo miłość to jest forma niewyrządzenia krzywdy, czyli miłość jako forma negacji zła. Nikomu nic nie ukradłem, nikogo nie pobiłem, tak? Nie zamierzam tego zrobić i po prostu chcę być dobrym człowiekiem. To też jest forma materialna. Albo miłość do siebie jako forma dbania o siebie, dbania o swoje ciało, sprzątania w swoim mieszkaniu, mycia zębów, mycia siebie, mówienia do siebie miłych, fajnych rzeczy, dbania o swój komfort psychiczny, komfort materialny. To też jest kwestia materialna. Nie ma tam nic praktycznie duchowego. No mamy jeszcze takie przekonania jak miłość jako zaufanie do świata, albo miłość jako zaufanie do Boga, do Jezusa Chrystusa, do Maryi, do jakiejś formy istnienia religijnego, do jakiegoś symbolu religijnego. To nie musi być chrześcijaństwo, to może być inna religia. Ale chodzi o poczucie związku z czymś większym niż ty sam. Poczucie przekroczenia swojego ego i poczucie związania siebie z czymś, co jest ponad tobą. I tutaj dopiero zaczyna się kontemplacja tego, co jest niematerialne w miłości. Dopiero tutaj. Tylko z mojego punktu widzenia uważam, że to jest coś, czego się już tylko doświadcza. Tego można tylko doświadczyć. Znaczy, można o tym gadać, można to opisywać, ale to będzie niewystarczająco dobre i osoby, które tego nie doświadczyły w życiu, nigdy nie będą wiedziały, o co chodzi. Zawsze będą mylić miłość z tym czymś materialnym. I w momencie, kiedy się doświadcza tej miłości niematerialnej, dlaczego ona jest niematerialna? Bo gdy się jej doświadcza, to ma się poczucie
bycia ponad tym, bycia, że tak to ujmę, nie sobą, albo nie osobą, albo poczucia bycia czymś więcej na tyle, że to poczucie izolacji, czyli to poczucie bycia w materialnej formie, która jest jedna, stała, jest taka pogubiona, ma tyle problemów, to zanika, to przestaje mieć znaczenie. I wtedy pojawia się poczucie rozszerzenia granic, nawet i granic percepcji. To osoby, które może doświadczały intensywnej medytacji, albo intensywnej jogi, albo intensywnych sesji oddechowych, albo może ktoś psychodeliki próbował, to wiecie, o co chodzi, doświadczyliście tego. I to można nazwać miłością, która nie jest materialna. Jest ponadczasowa, jest transcendentalna, jest duchowa. Z tym, że te doświadczenia często nie trwają długo i schodzi się na ziemię, schodzi się do rzeczywistości materialnej i znowu doświadcza się tych wszystkich warunków, które dotykają naszego życia, że trzeba pracować, że trzeba sprzątać, że są konflikty na świecie, że są konflikty wśród ludzi, że siedząc samemu ze sobą czujesz samotność, tak, czy pogubienie. Czyli pojawiają się znowu te emocje, które są związane z lękiem. Tak mógłbym nazwać to lęk. I znowu, gdy się czuje te emocje, można mieć takie przekonanie, no jak to? To ja czułem tą duchową miłość i jedność, a teraz czuję lęk. To jestem niewystarczająco dobry. To znaczy, że nie jestem dość duchowy. I to znaczy, że teraz znowu muszę zacząć wszystkie swoje duchowe praktyki, żeby wrócić do miłości, no bo przecież życie w lęku jest złe. No i znowu wracamy do tych różnych ćwiczeń, treningów, medytacji, żeby poczuć tą miłość. To jest spoko, nie? Jakby w ten sposób rozwijamy swoją świadomość, w ten sposób umacniamy swoje poczucie jedności, czy doświadczenia z Bogiem, z istnieniem. Tylko można tutaj, z mojego punktu widzenia, troszeczkę się pogubić i wpaść w takie przekonanie właśnie, że ten lęk jest zły, miłość jest tylko dobra, jak ktoś jest w lęku, to jest z Matrixa, jest 3D, to jest zły, liczy się tylko miłość znowu. Można się też uzależnić od duchowych doświadczeń, można się uzależnić od duchowych filozofii i można wpaść w taki błędny cykl, gdy się poszukuje tych pozytywnych stanów. Jak się czuje te złe stany, to się czuje poczucie winy i znowu dąży do tych pozytywnych stanów i to uzależnia, jak narkotyki, bo duchowe doświadczenia naprawdę są intensywne. Osoby, które je przeżywają, często je opisują jako doświadczenie ekstazy, błogości, ogromnej miłości, właśnie związku ze wszechświatem. I ja nie neguję tych doświadczeń jakby, nie? Dla mnie one są spoko. To ja ich doświadczałem w życiu bardzo dużo i nadal doświadczam. Przychodzą, są piękne. Bo ja chciałem zwrócić uwagę na ten dualizm właśnie. Żeby nie popaść w taką paranoję kręcenia się w kółko, że jak ktoś doświadcza lęku, to jest zły, jak doświadcza miłości, to jest dobry. I że to jest jedyny istniejący stan, który jest właściwy i koniecznie każdy musi go doświadczać. Tak wcale nie musi być. I to jest lekcja, którą dostałem od wszechświata w czasie pandemii. Bo też byłem bardzo mocno zafiksowany na tych pozytywnych doświadczeniach. Głównie ze względu na to, że bardzo dużo książek na ten temat przeczytałem i bardzo dużo też przekontemplowałem, ale też bardzo dużo doświadczyłem. Ale z biegiem czasu, gdy zacząłem integrować te doświadczenia i lepiej je rozumieć, uważam, że ten dualizm właśnie między lękiem a miłością, który głównie warunkuje nas ze względu na przekonania duchowe, no że trzeba go rozgryźć, trzeba go zrozumieć i trzeba też rozpracować to nie tyle intelektualnie, ale właśnie obserwując samego siebie, swoje emocje, swoje różne przypuszczenia z tyłu głowy, swoje motywacje i to, przed czym uciekasz i do czego dążysz. Jakby tam jest bardzo duża ilość uwarunkowań. Też się nie przerażcie, jak będziecie obserwować siebie. Bo umysł jest bardzo mocno zbudowany z uwarunkowań. Bardzo możliwe, że wyciągniecie jakieś nowe, fajne, odkrywcze wnioski. Wnioski, które będą wykraczać poza to, co już wiecie. I to, co usłyszeliście z różnych duchowych ścieżek, z różnych duchowych przekazów. I przede wszystkim poczujecie się bardziej normalni, tak duchowo normalni, tak po prostu normalni, tacy zwyczajni ludzie. Bardzo łatwo jest zbudować sobie duchową tożsamość i bardzo łatwo jest być zafiksowanym na duchowych przekonaniach. A to, o czym ja tutaj mówię, to jest pewnego rodzaju też wolność. Taka nie tylko stricte duchowa wolność, ale też taka, mógłbym powiedzieć, psychologiczna wolność. Rozkmijcie to sobie i zobaczcie u siebie, jakiego typu macie przekonania duchowe,
jak wygląda wasza relacja z lękiem, jak wygląda wasza relacja z miłością. To też jest warte uwagi, bo tak samo jak wcześniej zdefiniowałem miłość i lęk, tak samo teraz możecie zwrócić uwagę na to, że nasza relacja z miłością, tak, czyli że jestem sobie ja i jest miłość, albo że jestem sobie ja, jest sobie lęk, jest bardzo metafizycznie abstrakcyjna. Bo jak zaczniecie to rozkminiać, to zobaczycie, że nie ma was oddzielnych od lęku i nie ma was oddzielnych od miłości. Jak czujecie lęk, to jest lęk. Jesteście tym lękiem. Jak czujecie miłość, to jest miłość. Czujecie tą miłość. Jesteście tą miłością. I nie do końca da się to tak odseparować od siebie, jak często w różnych naukach duchowych jest to opowiadane. I mówię to też dlatego, bo z biegiem czasu mojego rozwoju duchowego zaobserwowałem, że zaczynam doświadczać czegoś, co nazwałbym ucieleśnieniem emocji. Że to, co czuję, że ja tym jestem i naprawdę głęboko doświadczam, nie ma poczucia sensu oddzielenia od moich emocji i to sprawia mi ogromną przyjemność, bo też na ścieżce duchowej często proponuje się metody typu mindfulness albo uważność, albo obserwacja, albo medytacja i jakby te metody są super, są świetne, ale gdy połączycie to na przykład z jakąś formą filozofii albo z czymś, co każe wam się odseparować od tego, co czujecie, to pojawia się takie poczucie niechęci do swoich uczuć, albo niechęci do swoich emocji, albo niechęci do wyrażenia tego, co się czuje, bo nie jest to wystarczająco duchowe. A z biegiem czasu, gdy integruje się te emocje, te wglądy, to przychodzi takie poczucie ucieleśnienia. Tak przynajmniej ja tego doświadczam, tak go doświadczyłem teraz. Wy możecie mieć inne przemyślenia. Mam nadzieję, że takie, które sprawiają, że czujecie się zdrowi na umyśle i po prostu, że czujecie się w pełni sobą. Bo myślę, że to jest mega ważne, jeżeli chodzi o drogę rozwoju. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Dzięki wam serdecznie za uwagę, napiszcie swoje przemyślunki i widzimy się w kolejnym materiale. Miłego. Elo, buźkę.